Hello everyone, z tej strony Adrian, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jak sami wiecie, w dniu jutrzejszym pojawia się nowy event, a dokładnie ten, który już był wcześniej, ale mamy powtórkę. Pokémon Go Community Day Classic. Jest to nic innego jak tak naprawdę możliwość udostępnienia eventu, który był w przeszłości nowym graczom. Jak sami wiecie, oczywiście w tej chwili jest inny spawn Pokémonów na różnych eventach, jak i też podczas sezonów, więc taki Mudkip mało kiedy się spawnuje. I aktualnie mogę się mylić, ale jest na półkuli południowej. Więc tak naprawdę jest tutaj problem, jeśli chodzi o dostępność Pokémona, który jest świetny w PvP, jak i też na rajdach. Oczywiście, jak dobry jest na PvP i jak dobry jest na rajdach, wyjaśnię wam krótko w tym odcinku, oczywiście, w późniejszej części. Ale najpierw informacje wstępne. Community Day Classic Memories of Mudkip. Czyli oczywiście Pokémon, który finalnie ewoluuje w Swamperta i jest mega świetny. Startując jutro, w niedzielę 10 kwietnia, o godzinie 14 i będzie trwało to do 17, czyli przez 3 godziny, nie tak jak było wcześniej, czyli przez 3 godziny mamy event Community Day, czasu lokalnego, czyli naszego, nie musimy tutaj transferować czasu na amerykański i tak dalej. Trenerzy z całego świata będą mogli spotkać w tych godzinach Mudkipa w dużej ilości spawnującego się. Oczywiście szansa na spotkanie Shiny jest 1 do 25, przynajmniej tak powinno być. Nasz Pokémon w finalnej formie otrzyma unikalny atak Hydro Cannon, który oczywiście pozwala mu być taki świetny. No normalnie ma bodajże tutaj Muddy Water, który no zmniejsza tam statystyki przeciwnika, ale jest to, nie ma gwarancji 100%, więc definitywnie nasz Hydro Cannon jest o wiele lepszy. I oczywiście on jest używalny nie tylko na rajdach, ale również na PvP. Głównie z tego powodu, że jego atak szybki powoduje szybkie oddawanie ataku Charge, którym jest Hydro Cannon, i dzięki temu oczywiście on wielokrotnie może być spotykany na PvP, bo jest mega świetny. Mimo jego słabości dwukrotnie do typu trawiastego, to i tak ludzie go wybierają, bo da się tutaj nawet takim Pokémonem rozwalić przeciwnika. Podczas eventu mamy dostęp do niczego innego jak unikalnego Community Day Special Researchu, który kosztuje 3 zł i tutaj on sam dostarczać nam będzie cukierków, jak i też spawnów Pokémonów, które są oczywiście figurują jako gwiazdy naszego tutaj dnia, czyli Mudkipów. Podczas eventu będziemy mieć potrójne EXP za łapanie. Inces będzie zboostowany do 3 godzin, Lure Module będzie do 3 godzin zboostowany oraz będziemy mogli robić zdjęcia Pokémonom, a z nich otrzymamy możliwość spawnu naszego Mudkipa. Podczas eventu jest kolejny raz przedstawiony box, który wciąż jest overpriced, czyli nieopłacalny kompletnie, kosztujący 850 PokeCoinów, a w nim 15 Ultra Boli, 15 Pineberry, Elite Fast TMK i Remote Ride Pass. Po cholerę Elite Fast TMK w momencie, kiedy mamy dostęp do ataku Charge i przypuśćmy Pokémona, który chcemy, by posiadał oczywiście unikalny atak z tych, które już ewoluowaliśmy. Serio? Niantic. Podczas eventu będziemy mieć dostęp do Daily Boxu, który oczywiście pojawi się prawdopodobnie już dzisiaj o godzinie 22, z tego co pamiętam. I będziemy oczywiście go mieć w shopie i w tym miejscu Daily Shop, Daily Box powinien być nowy wasz, indywidualny, plus jeszcze w sekcji tej Limited Time Only powinien być darmowy boksik właśnie tam zawierający 30 Ultra Boli. Pierwsza ważna informacja, setki, czyli wartości 100% IV naszego Mudkipa na dziko z questów i wszędzie, gdzie tylko się da. Aktualnie pewne wartości to 15 level, 20, 25, 30, 35. 15 level, podczas eventu będziemy mieć questy z pokestopów, które będą polegały na złapaniu 3 Mudkipów. I oczywiście w momencie, kiedy mamy dostęp do rewardów w postaci Pokemona na dziko, lub też oczywiście z questu w tym przypadku, to on będzie miał 15 level. I jeżeli będzie miał wartość 483 CP, to jest to setka. 20 level z jajka. Jeśli dwójeczki będziecie łapać podczas naszego Community Day, to z dwójeczki jest szansa na spotkanie naszego Mudkipa i on przy wartości 644 CP będzie setką. Jeśli chodzi o level 30, jest to najwyższa wartość CP, 967. Na Pokémonie, który bez boost pogodowego na dziko pojawi się dla nas, jest to również setka. I level 35, czyli u was, jeżeli będzie lało, to wartość 1047, jest to wartość CP setki na dziko z boostem pogodowym od typu deszczowej pogody. Podczas eventu, jeśli chodzi o łapanie naszego Mudkipa, polecam wam ewoluować naszego Pokémona w wersji Mega. Jest to Blastoise, Slowbro lub Gyarados. Każdy z tych typów Pokémonów ma typ wodny, więc będzie boostował możliwość zdobycia jednego candy zwykłego na naszym Mudkipie. I to jest bardzo pomocne. Pragnę zaznaczyć, że oczywiście Mega forma Pokémona, nieważna jaka jest, nie musi mieć typowości, ale dostarczy nam dodatkowe 1 candy przy robieniu rajdu na cokolwiek. Aktualnie już od dłuższego czasu mamy dostęp do naszego Mudkipa w wersji Shadow, jak też normalnej. Jeśli chodzi o porównanie obydwu form, to od razu wam powiem, że zarówno w wersji rajdowej, jak i też w wersji tutaj PvP ma swoje życie i jest mega świetny. Jednakże wersja Shadow Jest tutaj mega świetna, jeśli chodzi o obrażenia, czyli na rajdy będzie zawsze tutaj Shadow wersja o wiele lepsza, a jeśli chodzi o wersję normalną, jest o wiele bardziej wytrzymała. Z racji tego, że ma większą ilość defensywy, czyli bazową, a nie zmniejszoną, jeśli chodzi o tutaj boost Shadow. Swampert jest jej potencjalnie najlepszym Pokemonem typu wodnego, jak i też zimnego, jeśli chodzi o wersję Mega. Bo ten sam Pokemon oczywiście ma możliwość do ewolucji w tej formie i jeśli chodzi o atak nasz wodny, to jeżeli Kyogrowi nie zmienią ataku lub nie dodadzą nowych lub nie zmodyfikują oczywiście wersji Primal, to taki Pokémon, jakim jest Mega Swampert, będzie najsilniejszym Pokémonem wodnym w Pokémon Go. Czyli będzie outklasował tymi atakami, które posiada aktualnie nawet wersję Primal Pokémonów. O ile Primal nie będą mieć jakichś boostów. A na chwilę obecną nie mamy dostępnej wersji Mega Swamperta, więc musimy na to poczekać. Jednakże, jak wam powiedziałem, typ ziemny. Nasz Mega Swampert będzie piastował 3 miejsce najsilniejszego Pokemona typu ziemnego, a pierwsze miejsce, jeśli chodzi o typ wodny. Jeśli chodzi o Great League, to oczywiście mamy Swamperta. Jak widzicie, on praktycznie ma to samo. Tyle, że tego Pokemona się wybiera na PvP, zależy od tego, czego potrzebujemy. Jeśli chodzi o PvP, nasz Pokemon oczywiście zależy od tego, czego potrzebujemy, czy zastraszyć przeciwnika na lidzie, czy też później go zaskoczyć tym, że mamy Pokemona, który jeszcze potrafi zrobić czystkę u przeciwnika. Tak go używamy, czyli zależnie od tego, czy chcemy mieć Shadow formę, czyli zastraszenie na samym początku, czy jednak Swamperta na plecach, żeby przypuśćmy spotkał, nie wiem, kontrę na Venusaura, powiedzmy. I w mojej opinii zależy od tego, gdzie go umiejscawiamy w party, taką formę powinniśmy tu i wybrać, czyli Shadow na lidzie, a normalna forma na plecach, żeby jednak tutaj potrafić jeszcze przy zerowej tarczy przeciwnika go rozwalić przy każdej formie. Rank 12-13 jest to na Great League, w overall, czyli jest to Pokémon w mecie. W momencie, kiedy mamy Ultra League, zwróćcie uwagę, nasz Pokémon będzie piastował 6. miejsce i 11. Jeśli chodzi o idealna IV na naszego Pokémona na Great League, to jest oczywiście to Swampert. Swampert potrzebuje IV 0.14.14, 0.15.13, 0.15.12. Jak widzicie, wartość IV na ataku 0 jest tym najlepszym. Czemu? Oczywiście wam to wielokrotnie mówiłem, że wartość ataku, jeżeli jest najniższa, to nie powoduje zdublowania CP przy mnożniku, jakim jest oczywiście formuła na CP. Więc w takim przypadku będzie możliwość zdobycia większej ilości HP i defensyw na Pokemonie w momencie, kiedy mamy niższą wartość ataku, co pozwoli oczywiście na dłuższą przeżywalność naszego Pokemona, zarówno w wersji Shadow, jak też normalnej. Tylko jest jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o PvP IV. Zwróćcie uwagę, że mamy Swamperta u mnie. Jest to rank 3 w PvP. Mój Pokemon jest rank 3, nawet shiny mi się fajnie wpadł. Ale z Swampertem jest taki problem, że w jego przypadku, z uwagi na to, że wiele osób używa Swamperta Pokémon Go, jeżeli będziemy mieć przycisk ataku Charge załadowany w tym samym czasie po stronie przeciwnika, jak i też po waszej, to Pokémon w wersji 100% IV, czyli z wyższym atakiem, będzie atakował pierwszy, więc to oczywiście pozwoli wam niekiedy przegrać kluczowy moment walki. Więc jeśli chodzi o Swamperta, to PvP IV w mojej opinii nie gra roli, z uwagi na to, że nasz Pokémon jest często występowany w PvP. Jedynym wyjątkiem jest to, żeby osoba, która walczy z Swampertem, nie dopuściła do sytuacji, żeby był mirror match, czyli walka Swamperta na Swamperta. Bo musimy założyć, że w momencie, kiedy mamy jedną wartość ataku lub też 2 punkty na ataku, to przeciwnik będzie miał co najmniej 7 albo 8. Zakładając odgórnie, jeżeli ktoś gra typowo pod rajdy i to jest tyle. Od razu wam mówię, że przy Swampercie wartość IV PvP nie jest aż tak bardzo ważna, jak w przypadku innych Pokémonów, które są rzadko występowane w Pokémon Go. I finalnie oczywiście szybkie triki, a dokładnie pomocne na koniec odcinka. Pierwsza rzecz, odpada już całkowicie polowanie na incensie w domu. Jak aktualnie działa incens? Oczywiście został zmodernizowany po okresie oczywiście 2-letnim na taki, jak był wcześniej, a niemalże troszeczkę może zboostowany, bo incens aktualnie trwa 1,5 godziny normalny, ale podczas eventu trwa 3 godziny, czyli taki jeden incens i to jest koniec eventu. Jednakże chodząc co minutę, wykonując 200 metrów, otrzymamy spawna Pokémona. Czyli summa summarum przez 3 godziny, łącząc tutaj 60 spawnów co minutę, jest to 180 spawnów, jeśli cały czas chodzimy bez przerwy w ciągu 3 godzin. Więcej spawnów? Ci, którzy mają oczywiście kilka pokestopów z jednym zasięgu, to warto tutaj polecić wam takie pokestopy, które mają możliwość parapowania. Bo takie pokestopy oczywiście mają większą możliwość spawnowania Pokemonów podczas takich eventów. Także przed eventem sparapować zdjęciami robimy oczywiście tutaj wersję AR naszych pokestopów, oczywiście boostując nasze pokestopy do poziomu 3. Na kanale powinien być odcinek właśnie w tym rogu, publikując oczywiście go od razu, jeśli chodzi o jak to zrobić. Podczas eventu mamy boost do expa, więc oczywiście polecam wam cały czas łapać dla tych, którzy polują na level 40, 50, cały czas na Lucky Eggu przez te 3 godziny. Niestety Lucky Egg nie działa przez godzinę, czyli tutaj tak naprawdę musimy użyć co najmniej 6 Lucky Eggów, żeby cieszyć się pełnią expa przez ten czas. Zaznaczam oczywiście również, że najlepszym sposobem na zdobycie większej ilości expa jest trafienie ekscelentów. Bez ekscelentów Lucky Egg tak naprawdę ma małe znaczenie. Większe znaczenie Lucky Egg ma w momencie, kiedy mamy ekscelenty lub oczywiście tylko i wyłącznie zdobywamy tutaj expa poprzez poziom przyjaźni. Oczywiście tutaj od was zależy, na którą godzinę chcecie sobie ustawić, kiedy odbierać nasze tutaj poziomy przyjaźni. Medale. Najlepiej oczywiście udać się do miejsca, w którym wiele osób wiecie, że będzie grało i zalorować pokestopy, w których oni grają. Lub też, nie wiem, taki rynek wrocławski, rynek jakby staromieście, tutaj warszawskie i tam zalorować tyle, ile się da. Bo wiele osób będzie tam polowało, rajdowało i jeżeli zalorujemy te lokacje, w takim przypadku będziemy mieć oczywiście pewność, że mnóstwo osób będzie tam grało, łapało Pokémony i nasz medal na lury będzie sam się tutaj wykonywał. Zdobywamy progres do naszego medalu Cameraman. Ważną rzeczą jest to, żeby przed godziną 14 nie grać tak naprawdę wcale niemalże, jeśli chodzi o questy dookoła nas. Bo questy, które wykonamy przed godziną 14, będą te, które są aktualnie dostępne, czyli z jakiegoś eventu, które są mało interesujące lub i tak dalej. Jeśli chcecie mieć konkretnie szybkie questy do osiągnięcia, bo oczywiście na questy też jest medal, to oczywiście warto poczekać do godziny 14 i o 14 dopiero kręcić pokestopy, zdobywać questy i je wykonywać na Mudkipa lub też na jakieś inne nagrody. Dodatkowo plus 2 godziny po evencie, czyli od godziny 17 do 19 mam możliwość ewolucji Pokémona, także najlepiej oczywiście tutaj robić trady z przyjacielem po tym czasie, bo oczywiście jest to większa szansa na to, żeby zdobyć setkę Pokémona, jeżeli oczywiście tradujemy się z przyjacielem, który ma co najmniej best frienda. I wielokrotnie oczywiście mogę to poświadczyć, że po evencie udało mi się zawsze robić trade'a z przyjacielem lub też osobą, z którą grałem, zdobywając setkę, której nie mogę spotkać na dziko wcale. Także trady po evencie się opłaca robić. I oczywiście ewolując do godziny 19 mamy możliwość zdobycia unikalnego ataku Hydro Cannon, który jest ważny, jeśli chodzi o zdobycie najsilniejszego w przyszłości Pokémona, jakim jest Mega Swampert. Ile sztuk wam potrzeba? No 6 można, ale przede wszystkim 1 setka na rajdy. Czemu nie Shadow? Bo Shadow forma Pokémona nie może być mega. Na ligę, Great League i na Ultra League. I to jest tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Bajo, powodzenia oczywiście na evencie. Heja!